Witajcie. Dzisiaj odwiedzam Chełmno. 11 listopada, coraz bliżej. Na świętego Marcina kujawsko-pomorska gęsina. Dzisiejszy przepis będzie inspirowany dawną kuchnią mieszczańską. Będzie pysznie. Zapraszam. Czasami wydaje nam się, że w przeszłości najsmaczniej jadano na wsi, bo to tam powstają produkty, z których gotujemy. Nie do końca jest to prawda, bo jeżeli pominiemy szlacheckie dworki i arystokratyczne pałace, to jest to zupełnie nieprawda. Chłopi to, co mieli najlepsze, sprzedawali mieszczanom, a sami odżywiali się bardzo skromnie. Historia Chełmna jako miasta sięga XIII wieku, ale to nie o dawnych krzyżackich czasach chcę dzisiaj mówić. Skupię się raczej na XIX wieku, kiedy ten ratusz zyskał drugie piętro, a w attyce wykuto otwory na okna. Będę mówił o kuchni zamożnych mieszczan. Tych z jasnych mieszkań na pierwszych piętrach kamienic z oknami od frontu. Wiek XIX to czas dużych kulinarnych zmian. Dopiero co upowszechniły się ziemniaki i zaczęto powszechnie jadać widelcem. Ale co najważniejsze, ilość zaczęła ustępować jakości. Zaczęto jeść lżej, zdrowiej i bardziej wykwintnie niż wcześniej. Coraz popularniejsze stawały się książki kucharskie. Do najpopularniejszych autorów należała mieszkająca w Warszawie Lucyna Ćwierczakiewiczowa, która m.in. doradzała, jak wybrać i upiec dobrą gęś. Przepis na gęś według Ćwierczakiewiczowej to proste produkty, a mianowicie majeranek, cebula, ziemniaki i jabłko. Ja w swoim przepisie użyję dokładnie tych samych produktów, a prawdopodobnie więcej. Zaczynamy. Do mojego dania wybrałem sobie udo właśnie z gęsi. Mój dzisiejszy pomysł na przepis to gołąbki panierowane z gęsią. Oczywiście z ziemniakami, a do tego zrobię przepyszny sos cebulowy z pomidorami. Oddzielę od kości. Z nogi zdjąłem skórę. Pokroję ją bardzo drobno i wrzucę na patelnię. Chciałbym, aby się wytopiła. Ma sporo tłuszczu, takie małe kawałeczki. Podczas smażenia na pewno się wytopią i będą jeszcze mniejsze. I już wrzucamy na patelnię. Cyk. I dorzucam. Mięsko pokroję również w drobną kostkę. Skóra już się pięknie wytapia. Ani grama oleju. Wszystko na gęsim tłuszczu. Dorzucę pokrojone mięso. Odrobina soli. Świeżo mielonego pieprzu. W międzyczasie pokroję cebulkę w drobną kostkę, nie za dużo. I dorzucę do smażonego mięsa. Boczek z cebulką. I jeszcze jabłuszko pokrojone również w kosteczkę. Ale jabłko dodam za chwilę. Najważniejsze to dobrze wysmażyć mięso. Mięso już się ładnie obsmażyło. Czas na jabłko, wspomniany wcześniej majeranek. Dla smaku zmiażdżę i pokroję dwa ziarnka jałowca. Daję tylko troszeczkę, aby nie zabić smaku gęsi. W międzyczasie pokroję natkę pietruszki, dosyć drobno, ząbek czosnku zmiażdżony i drobno pokrojony. Dodaję dopiero teraz, aby nie był gorzki. Do smaku tradycyjnie nalewka wiśniowa będzie bardzo dobra. Odparujemy alkohol, zostanie ten właściwy smak. Mięso już jest miękkie, gdy będzie twarde, wystarczy dłużej podusić. Chciałbym, aby moja masa była dosyć ścisła, abym łatwo mógł umieścić ją w zawijanej kapuście. Do tego potrzebuję ziemniaki, przetarte przez praskę, oczywiście ugotowane wcześniej. Wszystko razem wymieszam, połączę. Proszę, spójrzcie, jak to się ładnie wszystko zaczyna nam łączyć. I na koniec pokrojona natka pietruszki. I już mogę zdjąć z kuchenki. Wcześniej sparzyłem sobie kapustę pekińską. Grube kawałki odetnę, a zostawię tylko te delikatne. No
Położę jeden, obok położę drugi i nałożę nadzienie na środek. I zawijam w tradycyjny sposób boki i robimy wałeczek. Tak przygotowane gołąbki spanieruję. Normalnie byśmy prawdopodobnie włożyli je do brytwanki i udusili, ale nie byłbym sobą, gdybym znowu czegoś nie zmienił. Gołąbeczki otoczę w mące. Delikatnie w jajku. I naturalnie w bułce tartej. Gołąbki lądują na patelni i obsmażymy je na złoty kolor. Jedna strona już jest złota, tak jak chciałem. Odwrócimy i smażymy dalej. Gołąbki są złote już z obydwu stron. Na koniec odrobina masła. Przeleję je jeszcze raz i odstawię. Odstawię je na chwilę, niech sobie poleżą w tym ziołowym maśle. A ja przygotuję pyszny sos. Sos cebulowy z pomidorami. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, niezwykle smacznie. Cebulę pokroję w półkrążki. Na patelnię wleję odrobinę oleju, nie za dużo. I obsmażę cebulę. Czosnek. Pomidor będzie pokrojony w dużą kostkę. Chciałbym, aby było go widać. Przygotowałem sobie pietruszkę w oleju. Ona również wyląduje w sosie. Wystarczy pokroić drobno pietruszkę, zalać olejem i jest gotowa. Cebulę chciałbym zeszklić. Musi leciutko zmięknąć. To jest moment, kiedy mogę włożyć czosnek, podlać nalewką, tą samą, którą dodałem do gołąbków. Pieprz świeżo mielony, odrobina soli, ulubionej pulpy pomidorowej lub passaty. Pomidory. Wszystko razem wymieszam. Pomidory puszczą wodę, więc sos zrobi się za chwilę troszeczkę rzadszy. I moja pietruszka w oliwie. Gołąbka przełożę na deskę. Bardzo łatwo, jest chrupiący, dobrze się trzyma, o to chodziło. Na talerz wyłożę sos z pomidorami, z cebulą. Gołąbek na sosie. Troszeczkę do dekoracji oleju z pietruszki. I moje danie inspirowane przepisami Ćwieczakiewiczowej. Gotowe. Smacznego. Przed chwilą gotowałem w XIX-wiecznej kamienicy na tle osłoniętej cegły z epoki. Jestem w Chełmnie, czyli dawnym zaborze pruskim. W XIX wieku Wielkopolska, Kujawy, Pomorze, a ziemia chełmińska jest przecież częścią Pomorza, stały się wielkim producentem gęsiny. Polnische Gans była cenioną marką. Dlaczego więc gęsina jest powiązana z Narodowym Świętem Niepodległości? Za moimi plecami widzicie najmniejszy z chełmińskich kościołów, kościół świętego Marcina. To dobre miejsce, aby odpowiedzieć na wcześniej zadane przeze mnie pytanie. Przez wieki Dzień Świętego Marcina, czyli 11 listopada, był ostatnim wielkim świętem przed Adwentem. W wielu krajach był to czas święta zbiorów. Robiono zapasy na zimę, bawiono się i ucztowano. Pieczona gęś stała się symbolem Dnia Świętego Marcina. Jak podaje profesor Jarosław Dumanowski, z kości gęsi wróżono przyszłość, przewidywano pogodę, a pieczoną gęsią dzielono się jak jajkiem na Wielkanoc. A zatem gęsina była związana z 11 listopada na wiele lat przed rozejmem w Compiègne w 1918 roku, co upamiętnia nasze Narodowe Święto Niepodległości. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia.